Proszę. Księże biskupie. Co się stało? Dostaliśmy telegram z Karlsbergu. Przeczytaj. Wczoraj w wieku 66 lat odszedł do pana ksiądz Franciszek Blachnicki. Blachnicki. Jedzie, obej się. Właśnie jest na spotkaniu w kościele. Gada coś do młodzieży. Szefie, znowu nam uciekł. Właśnie jest na spotkaniu z klerykami. Gówno mnie to obchodzi, że ciągle gdzieś lata. Macie latać za nim! Nie ma go w Polsce. Spokojnie. Mamy swoich ludzi za granicą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj 44. rocznicą największego dnia mojego życia, dnia moich narodzin w celi skazańców na oddziale B1 katowickiego więzienia, chciałbym ku chwale Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego wyznać z wdzięcznością, że oprócz niezliczonych innych darów otrzymałem w swoim życiu cztery niezwykłe dary. Dar pierwszy to dar wiary. Nigdy w tym okresie nie przeżywałem wątpliwości co do wiary. Wszystkie decyzje były podejmowane z motywacji wiary. Dar drugi to dar wizji żywego Kościoła. Dar trzeci to dar wspólnoty niepokalanej, Matki Kościoła. Dar czwarty to dar uczynienia siebie darem całkowitym. Myślałem, że siedział w więzieniu.
No bo wiesz, postawił się władzy. Słyszałeś, że był dwa razy skazany na śmierć? Nieugięty. Boży gwałtownik. Słyszałam, że był niezłomny, odważny. Od kiedy poznał Jezusa, chciał tylko Jemu służyć. Proszę. Księże biskupie. Co się stało? Dostaliśmy telegram z Karlsbergu. Przeczytaj. Wczoraj w wieku 66 lat odszedł do pana ksiądz Franciszek Blachnicki. Niech pan przyjmie go do chwały nieba. Odszedł od nas wielki Boży człowiek. Pozostawił po sobie wielkie Boże dzieło. Owocem życia i kapłańskiej posługi księdza Franciszka Blachnickiego jest ruch Światło-Życie, dzięki któremu wiele osób doświadczyło i nadal doświadcza żywego spotkania z Chrystusem, jedynym Zbawicielem człowieka. Ruch Światło-Życie obecny jest w wielu krajach. Należą do niego zarówno ludzie młodzi, jak i dorośli, rodziny oraz osoby konsekrowane i kapłani. Jako ruch odnowy Kościoła prowadzi on swoich członków do zachwytu Bogiem i Jego darami. Spotkałam Jezusa. Doświadczam Go. Moje życie obróciło się o 180 stopni. Bóg jest blisko. Jestem radosny i szczęśliwy. Od tej pory moje życie wygląda inaczej. Mam teraz wspólnotę.